Pogoda pokrzyżowała plany wędkarzom, którzy niecierpliwie oczekiwali zdecydowanego ochłodzenia. No nic z tego, w ostatnią niedzielę było nawet plus 16 stopni, a sandacze też chyba czują, że jest im zbyt ciepło, aby zacząć intensywne żerowanie. Czy mam rację? Umówiłem się z naszym ekspertem Andrzejem Tokarskim na spotkanie, aby popodglądać miłośników kija, jak im idzie na szczecińskich nadodrzańskich bulwarach. Panie Andrzeju, no to jak to jest z tymi sandaczami? Jak mówią wytrawni wędkarze, czyli spinningiści, sandacz już idzie, z tym, że nie w takich ilościach, jak się wszyscy spodziewali. Wynik może być różny i przyczyna tego. Może być to, że w ubiegłym roku jednak duże ilości tego sandacza dużego były odłowione. Inną przyczynę upatruję w tym, że jednak temperatury, które do tej pory panowały, czyli bardzo wysokie ciepło, powodują, że ten sandacz dłużej jeszcze tak intensywnie nie żeruje. Sandacz jest rybą bardzo chimeryczną i być może nadejdzie ta godzina, czy kwadrans, czy pół godziny, że wtedy zobaczymy, że kilka wędek będzie przygiętych i ryby będą polowane. Sandacz tradycyjnie na gumę, tutaj również, tak? Tutaj tak, są dwie metody, czyli ta tradycyjna na główkę i druga metoda, która zdobywa coraz więcej zwolenników, czyli dropshot. I są zwolennicy jednej i drugiej metody i trudno w tej chwili, przynajmniej o tej porze roku, przewidywać, która metoda jest skuteczniejsza. Czy tylko tu, bo to jest chyba takie najpopularniejsze w samym Szczecinie łowisko, ale przecież i tam na Cegielince, szczególnie z Łodzi, bardzo wielu wędkarzy też. No i ci właśnie z Cegielinki, z Regalicy gremialnie narzekają, że Odra od kilku lat jest bardziej atrakcyjna, że tutaj się łowi większe te sandacze. Do kiedy taka zabawa sandaczowa może potrwać? No, zgodnie z tym, co zarząd okręgu uchwalił, ten okres taki przejściowy, kiedy przez kilka lat łowiliśmy tylko do końca listopada, od ubiegłego roku, zgodnie z regulaminem, do 31 grudnia będziemy go łowić.